dzisiejszy esej, tytuł, bardzo kontrowersyjny i dający dużo do myślenia, proszę o skupienie się. Eksperyment demokratyczny się skończył. So we in the West have lived with this thing called democracy now for a good few centuries. It's been an important experiment, but one which has in the end succeeded in swallowing its own tail rather than leading society to a better place. Now it's time we have to put a new form of democracy in place, and this has to be a genuinely better format. Mija obecnie kilka wieków, od kiedy na Zachodzie, i nie tylko, żyjemy ze zjawiskiem zwanym demokracją. To był ważny eksperyment, ale w rezultacie zakończył się czymś, co można raczej nazwać zjadaniem własnego ogona, niż wprowadzeniem społeczeństwa ku przyszłości. Obecnie jego czas dobiegł końca i naszym zadaniem jest zastąpić go czymś zasadniczo lepszym. The most well-known definition of democracy, but by no means the first, is enshrined in the Gettysburg Address of November 1863. It proclaims democracy as government of the people, by the people, for the people, which, maybe for good reason, laid a strong emphasis on people. Najbardziej znana, ale z pewnością nie pierwsza definicja demokracji, to ta zawarta w przemowie gettysburskiej Lincolna, wygłoszonej w listopadzie 1863 roku. Demokracja to według niej rząd narodu, dla narodu, przez naród. Przy czym być może nie bez powodu silny nacisk kładła na słowo naród. But here also lay its weakness. People, it turned out, had other ambitions than this form of self-rule, was ill-equipped to address. Nor did they particularly want to be responsible for deciding and managing the intricacies of the experiment that they had signed up to. I speak about the majority. And it is this word, majority, which encapsulates the failure of democracy. Because as some of us will have noticed, the majority have never yet been possessed of the vision and wisdom necessary to move a society towards a meritorious goal. Okazało się jednak, że także w tym tkwiła słabość, czyli w słowie naród. Naród, jak się okazało, miał inne ambicje niż tak opisana forma samorządzenia. Nie chciał też ponosić odpowiedzialności za decydowanie i rozstrzyganie zawiłości eksperymentu, do którego został włączony. Takie przynajmniej było zdanie większości. I właśnie w słowie większość zawiera się niepowodzenie demokracji, bo jak niektórzy z nas zauważyli, większość nigdy nie posiadała wizji ani mądrości koniecznej do prowadzenia społeczeństwa ku chwalebnemu celowi. At best, the majority have created some form of social justice, which was not around under the leadership of kings and queens, unless such happened to have a social consciousness. Democracy thus became akin to a personal insurance policy, in which one signed up to the policy and paid the annual cover via taxation. In return, one got a type of guarantee that one would have certain inalienable rights backed by the law. A law supposedly designed to support this form of self-rule, but in reality, providing a cozy revenue-absorbing niche for the same exploitive elitist element that had been around well before the democratic experiment came along. Większość zdołała co najwyżej stworzyć pewien rodzaj sprawiedliwości społecznej.
która nie była obecna pod rządami królów, o ile któryś z nich nie miał takiej świadomości. W ten sposób demokracja stała się czymś w rodzaju polisy ubezpieczeniowej, w której jednostka podpisuje polisę i płaci roczną składkę w postaci podatków. W zamian otrzymuje rodzaj gwarancji, że jako jednostka będzie mieć pewne niezbywalne prawa, chronione przez prawo, wszystko w cudzysłowie. Prawo w zamierzeniu podtrzymujące tę formę samorządzenia, a w rzeczywistości tworzące wygodną niszę, do której spływają korzyści, a którą zajmują te same elity, jakie istniały na długo przed tym, nim demokratyczny eksperyment wszedł w życie. As it turned out, what the majority actually wanted was based on self-interest and not on the vision of a better society. So, give the majority the right to decide upon who they wish to run their country, and the ones they actually elect will be those who have gone the most out of their way to claim to have their interests at heart. The interests, that is, of the majority. Okazało się, że to, czego pragnęła naprawdę większość, opierało się na partykularnych interesach, a nie na wizji lepszego społeczeństwa jako całości. A więc przyznanie większości prawa do decydowania o tym, kto ma rządzić krajem, w praktyce oznacza, że wybrany zostanie ten, kto zdoła ją przekonać, że będzie najlepiej reprezentować jej interesy. Interesy większości, cudzysłowie. A society under the mantle of democracy therefore never evolves. Instead, it simply revolves around the wishes and fears of the electorate. The wish to be looked after and the fear of not being looked after. The majority simply elect a bunch of babysitters so that they can go out and play, leaving the actual responsibility for the shape and function of society to others, mostly those who enjoy flirting with the power that has been granted unto them. The electorate then complain loudly when things get done by those in whom they entrusted power, which fail to live up to their fawning pre-election promises. It is a constantly repeating pattern, which shows no sign of abating. It is moral rule in action, the undirected, unaware voice of the majority, who readily succumb to the powers of the hidden persuaders. Społeczeństwo pod płaszczykiem demokracji nigdy nie ewoluuje. Zamiast tego krąży jedynie wokół zachcianek i obaw elektoratu. Oscyluje pomiędzy chęcią, żeby ktoś się nami opiekował i obawą, że opieka się skończy. Większość, w cudzysłowie, wybiera po prostu ekipę opiekunek do dzieci. Tak, żeby sama mogła wyjść na dwór i bawić się, pozostawiając rzeczywistą odpowiedzialność za kształt i funkcjonowanie społeczeństwa innym. Głównie tym, którzy rozkoszują się władzą, jaka została im powierzona. Następnie elektorat głośno narzeka, że ci, którym dał władzę, nie dotrzymują swoich pełnych fałszywych poklec z obietnic wyborczych. Jest to stale powtarzająca się sekwencja i nic nie wskazuje, żeby mechanizm ten uległ zmianie. Jest to zasada tłumu w działaniu. Nie mający kierunku nieświadomy głos większości, która ochoczo poddaje się potędze swoich ukrytych manipulatorów. The people, when this means a majority of the people, have never yet, throughout the course of history, been in possession of the wisdom and vision which are necessary prerequisites of an evolving society. A society asked to raise its level of awareness, consciousness, and responsibility. The democratic experiment is thus an entirely inappropriate tool for getting out of
and growing beyond the mess we are currently in. It is simply naivety which is on display at demonstrations when placards are held up announcing that such and such is not democratic. TTIP is not democratic. The WTO is not democratic. Tax avoidance is undemocratic, etc. Naród, rozumiany jako większość narodu, nigdy jeszcze w trakcie historii nie posiadał mądrości i wizji, które są koniecznymi warunkami wstępnymi ewoluującego społeczeństwa. Społeczeństwa, które ma ambicje podniesienia swojego poziomu świadomości, moralności i odpowiedzialności. Eksperyment demokratyczny jawi się w ten sposób jako całkowicie nieprzydatne narzędzie do wyprowadzenia nas z bałaganu, w jakim się znajdujemy. Na demonstracjach często transparenty głoszą: niedemokratyczne są na przykład TTIP, WTO, unikanie podatków i tak dalej. To czysta naiwność. Over the years, democracy has formed itself around an unshakable alliance with capitalism. Capitalism is generally held up as democracy in action, particularly in relation to the free market as a self-adjusting, silent voice of the people. It is indeed in the marketplace that the majority put their faith and left those who claim to have mastered its intricacies to operate according to the nefarious rules of competition and greed that dominate the neoliberal global economy, which is the capitalist empire's crown jewels. Przez lata demokracja uformowała nierozerwalny sojusz z kapitalizmem. Kapitalizm jest ogólnie pojmowany jako demokracja w działaniu, szczególnie gdy utożsamia się go z wolnym rynkiem, jako samoregulującym się, milczącym głosem ludu. Rynek jest tym miejscem, w którym większość, w cudzysłowie, złożyła swoje nadzieje, a następnie pozwoliła na to, by ci, którzy twierdzą, że potrafią nimi zarządzać, działali według nikczemnych zasad konkurencji i chciwości, jakie dominują w neoliberalnej, globalnej gospodarce, stanowiącej klejnoty koronne kapitalistycznego imperium. An economy where multinational corporate sweatshops in third world countries can give the majority exactly what they want. Cheap clothes, cheap food, cheap cars. That, my friends, is our famous democracy in action. And those who say that isn't democracy fail to realize that the majority voted in those who condone and execute these deeply exploitative policies. Voted in via an election by majority vote, the cracked cornerstone of the democracy of stone. Jest to gospodarka, w której niewolnicza praca w krajach trzeciego świata może dostarczyć dokładnie tego, czego większość pragnie. Tanich ubrań, taniej żywności, tanich samochodów. To właśnie jest demokracja w działaniu. Ci, którzy twierdzą, że to nie jest demokracja, nie są w stanie przyjąć do wiadomości, że większość głosowała na popierających i realizujących tę opartą na wyzysku politykę. Zostali oni wybrani w wyborach przez demokratyczną większość. Ten popękany kamień węgielny demokratycznego eksperymentu. Not only this, but when challenged by someone touting the merits of communism, the answer comes, but communism isn't democratic. Thus, wittingly or unwittingly, holding up the flag of democracy as though it was a symbol of a free and progressive society. Like religion and like the mafia, democracy has provided a formula which offers protection for those who prescribe to a skewed system of control by the few.
It puts a nice gloss on that which is in reality, a sophisticated game of double deception. A deception which has its roots in the electorate's abdication of control over its own destiny. Choosing instead to play victim to a system it helped put in place. Kiedy pojawia się wyzwanie ze strony kogoś, kto chwali komunizm, odpowiedź także brzmi, ale komunizm jest niedemokratyczny. W ten sposób sztandar demokracji jawi się jako symbol wolnego i postępowego społeczeństwa. Tak jak religia i mafia, tak również demokracja dostarcza magicznej formuły, stwarzającej alibi dla tych, którzy są zainteresowani utrzymaniem spaczonego systemu kontroli w nielicznych rękach. Pozwala ona na zachowanie ładnie wyglądającej skorupy dla osłony rzeczywistości, która jest wyrafinowaną grą opartą na podwójnym oszustwie. To oszustwo ma swoje korzenie w rezygnacji elektoratu z kontroli swojego własnego losu. Zamiast tego wybiera on bycie ofiarą systemu, który sam tworzy. Today, eyes are slowly opening to what we have saddled ourselves with, be it under the name of conservative, socialist, liberal, republican, democrat, or whatever. It makes not the slightest difference. They are simply entertaining variations of the same theme. And that theme remains mastered and controlled by a shadowy elite which quietly pulls all the main strings of power. And will allow the game to be played strictly within its own terms and no other. Dzisiaj powoli otwieramy oczy na to, czym sami siebie obarczyliśmy. Czy będą to konserwatyści, socjaliści, liberałowie, radykanie, republikanie, demokraci, czy ktokolwiek inny. Nie ma to żadnego znaczenia, ani nie stanowi żadnej różnicy. Odgrywają oni jedynie wariacje tego samego monotematycznego spektaklu. Spektakl jest reżyserowany i kontrolowany przez ukrytą w cieniu elitę, która po cichu pociąga za sznurki władzy i pozwala, by przedstawienie toczyło się jedynie na jej warunkach i ani na jotę poza to nie wykroczyły. So where do we go from here? By we, I mean that smallish minority who are capable of rational thought, informed by vision and wisdom. This group cannot exert any serious authority upon the society around it because, in a democracy, a small minority cannot form the majority necessary to becoming an elected administrative body. But at least we're not going to deny that should a council of the wise be at the helm of regional, national and global affairs, the world would be a different place. The value systems would be reversed. Instead of money, power and selfish self-interest dominating the scene, we would have human values, deep ethics, and genuine justice as the main prerogatives within an eclectic multi-ethnic society. Tak więc, jaki z tego wniosek i jak my mamy z tego wybrnąć? Pisząc my, mam na myśli tę niewielką mniejszość, która jest zdolna do racjonalnego myślenia opartego na własnej wizji i mądrości. Ta grupa nie jest w stanie posiadać jakiegokolwiek poważnego autorytetu dla otaczającego ją społeczeństwa, ponieważ w demokracji niewielka mniejszość nie może sformować większości koniecznej do stania się wybraną administracją i władzą. Jednak nie mamy zamiaru zaprzeczać, że gdyby Rada Mędrców
była u sterów władzy na szczeblu regionalnym, narodowym i światowym, świat byłby innym miejscem. System wartości zostałby odwrócony. Zamiast pieniędzy, władzy i egoistycznych interesów, które dominują obecnie na scenie, mielibyśmy do czynienia z wartościami humanistycznymi, głęboką etyką, autentyczną sprawiedliwością, jako najważniejszymi cechami w ramach połączonego wieloletniego społeczeństwa, wieloetnicznego społeczeństwa. There are still tribal societies that operate on such a system. They are called primitive and are vindictively led to scary voodoo world of witch doctors and unruly shamans. Every attempt has been made to wipe them off the map, both physically and by our democratic Western value system's high-minded, judgmental view on this ancient, time-tested form of leadership by the wise. And we once again find our true spiritual footing. Our thoughts naturally turn back to this form of society by the wise, because it is an organic response to our deeper, actual, and non-superficial needs. No wonder the North American Indian tribes were wiped out or driven into special reserves. Likewise, the native South American tribes and the Aboriginals of Australia. The democracy that supplanted them would have no truck with such deeply rooted and nature-attuned cultures. Nadal istnieją społeczności plemienne, które działają w oparciu o te zasady, nazwane prymitywnymi, są celowo niesłuszne, łączące z budzącymi strach praktykami ludu, wiedźmami i szalonymi szamanami. Dokonano wszystkiego, co tylko możliwe, aby zmieścić je z powierzchni ziemi, zarówno fizycznie, jak i na płaszczyźnie wartości, poprzez nasz demokratyczny, zachodni system, patrzący z góry na starodawne, sprawdzone przez wieki przewodzących je mędrców. Jeżeli kiedyś odnajdziemy na nowo nasze prawdziwe, duchowe korzenie, nasze myśli w sposób naturalny wrócą do formy rządzenia społecznością przez mędrców. Stanie się tak, ponieważ jest to odpowiedź na głębsze, rzeczywiste i autentyczne potrzeby. Nic dziwnego, że plemiona północnoamerykańskich Indian zostały zmiecione z powierzchni ziemi albo zapędzone do rezerwatów. Podobny los spotkał plemiona żyjące w Ameryce Południowej, aborygenów i aborygenów w Australii. Demokracja, w cudzysłowie, je zastąpiła. Nie mogła tolerować tak głęboko zakorzenionych i zgodnych z naturą kultów. The capitalist free market needed to exploit their sacred territories and rip out the uranium, gold, and other precious metals, which while under the ground, informed the vibratory geography of their holy sites. The supposed civilization which plundered the native territories was largely a Judeo-Christian fabrication, one with a strongly Eurocentric bias and a penchant for grandeur and unashamed material wealth. Nothing of the ancient tribal or pagan origins had any place in this great show of unabashed self-importance. And it is from this tradition that most people will probably have received their education, or more properly said, that indoctrination. Kapitalistyczny, wolny rynek potrzebował ich świętych terenów, aby poddać eksploatacji złoża uranu, złota i innych cennych metali, które spoczywając pod ziemią, informowały swoimi wibracjami o położeniu świętych miejsc. Tak zwana cywilizacja, która splądrowała terytorium Indian, była w przerażającej mierze tworzem judo-chrześcijańskim.
Cechowały ją silny pęd do wielkości i bezwstydna żądza materialnych bogactw. W tym szalonym zadufaniu nie było miejsca na cokolwiek, co miałoby staropromienne czy pogańskie korzenie. I to w tej tradycji większość osób słuchających ten esej została wyedukowana, albo mówiąc dokładnie, zindoktrynowana. Yet, along with its pride and arrogance, there have been some idealistic ventures in various parts of the world into territories that bear some resemblance to leadership by the wise. And these belong to the category of benign dictatorships. A number of great spiritual leaders have filled this role of benevolent dictator during times of national crisis. Their followers, seeing that they possess the qualities that combine love and leadership, consequently feel happy to live under their guidance. Great leaders always encourage the best to come forth in mankind, bypassing power and self-prestige in favor of leading by example. Jednak równolegle do tej pełnej buty i arogancji tradycji w różnych częściach świata istniały pewne bardziej idealistyczne próby, gdzie można by dopatrzyć się pewnych podobieństw do rządów mądrych. Należą one do kategorii tzw. łagodnych dyktatów. Pewna liczba wielkich przywódców duchowych wypełniła tę rolę dobrych dyktatorów w czasach kryzysu. Ich zwolennicy dostrzegali, że posiadają oni przymioty łączące miłość i przywództwo. Czuli się szczęśliwi, żyjąc pod ich rządami. Wielcy przywódcy zawsze sprawiają, że wśród ludzi uzewnętrzniają się ich najlepsze cechy. Czynią to poprzez dawanie osobistego przykładu. This form of leading by example runs closer to universal spiritual principles of divine leadership than anything democracy has or can ever come up with. When earthed and coupled with village-level self-determination and the counsel of the wise, it probably constitutes the best role model we have to guide humanity through the crisis that is now upon us, and only likely to worsen. That is, until a majority of human beings finally recognize themselves as divine entities, and therefore only answerable to the Supreme. Ta forma przywództwa poprzez dawanie przykładu zbliża się do uniwersalnych zasad duchowych o wiele bardziej niż może to kiedykolwiek osiągnąć demokracja. Zastosowana do całej Ziemi i połączona z oddolnym samostanowieniem na poziomie wioski, zasada Rady Mędrców stanowi prawdopodobnie najlepszy model potrzebny do przeprowadzenia ludzkości przez kryzys, w obliczu którego stoi. Będzie się on jedynie pogłębiał do czasu, aż większość ludzi w końcu rozpozna, że są boskimi istotami, które mają odpowiedzieć na boskie wezwanie. Nonetheless, it is beholden for all of us who are both willing and able to see a bigger picture to now give serious amounts of time and energy to thinking through the basic tenets that we need to put in place so as to bring about the world that we know must replace the current crumbling dystopia. Niemniej jednak zadaniem wszystkich, którzy chcą i potrafią spojrzeć szerzej, jest przeznaczyć wiele energii i czasu na przemyślenie podstawowych zasad, jakie muszą być wdrożone, aby wydobyć świat ze stanu obecnej rozpadającej się dystopii. We must, as an imperative, lay the foundations for life to come, even before the present fiasco has reached its lowest point. That is the true meaning of taking responsibility
for our destinies. Musimy traktować jako obowiązek stworzenie podwalin dla przyszłego życia, jakie nadejdzie, zanim obecna katastrofa osiągnie swoje apogeum. Na tym właśnie polega odpowiedzialność za nasz los. Dziękuję bardzo.